On jest takim wielkim bratem, matura to bzdura. O! To jest ponoć, i wie wszystko. Facet, wszystko wie, tak? Tak. Cześć, dzień dobry! Cześć! Cześć, witamy serdecznie. Jankę z Lady Nina, najlepszy program. Serwus stary, cześć. Witam. Właśnie tak się przedstawiliśmy trochę jako wielkiego brata, matura to bzdura, że wiesz, jesteś mózgiem operacji, ale cię nie widać na co dzień nigdzie. Pytanie pierwsze. Trochę tak jest. Adaś, tak jest. Teraz siedzę w domu, koszulkę nałożyłem, a reszta to majtki, także niestety, no. Pokaż majtka. Nie, dobra, dresy mam, dresy założyłem przed chwilą. Weź pionu, o, dobra, jest okej, tak będzie chyba lepiej. A nie, teraz czekaj, jest źle. To, musisz teraz obróć telefon. Ręka, noga, mózg, o, dobrze, super. Nie, było dobrze. Dobra, okej, jedziemy bokiem, tak też jest fajnie. Adaś, a ty masz w ogóle ty masz maturę? Mam maturę, trochę już kiedyś zdawałem, ale wciąż mam. Dobrze, w którym roku? 2004 chyba? To jeszcze na starą maturę się załapałeś. Ostatni rocznik, z którego temu nie musiałem z matmy zdawać, bardzo się z tego powodu cieszę. Jak mieli dzisiaj, powiedz Adaś, jako specjalista od matury, mieli trudno czy łatwo? Tematy już się pojawiły. Wiesz co, o lalce tyle się mówiło, że jest trudną lekturą, że dużo osób czytało lalkę i przez to sądzę, że to nie było aż takie trudne. Dziady, część czwarta, ludzie niektórzy nie wiedzą, że jest taka część, także tutaj mogły być problemy, ale sądzę, że nie było tak źle w tym roku, szczególnie z pisemnej, ale trochę się boję ustną z tego powodu, że w tym roku z ustnej nie będzie aż tak łatwo ściągać. Jest więcej tematów, większa rotacja, więc z ustnej może mniej osobom dobrze wyjść, no ale ogólnie język polski jest spoko, większość osób zdaje. Ja się bardzo boję jutrzejszą matematykę, bo właśnie przez matematykę nie zdaje często 1/3 Polaków matury. Będzie dobrze, ponoć się polepszyło. A ty matmę zdawałeś? Już. Dobra zmiana. Zdawałeś, nie? Matmę? No. Nie. Upiekło ci się. Słuchaj, a co do poprawek, to ponoć od ciebie zasłyszeliśmy, że poprawki maturalne będą płatne? Tak, to jest potwierdzona informacja, nie tylko ja o tym wiem, także spokojnie, ale to nie jest nic złego, bo o co chodzi? Ludzie często deklarowali, że będą zdawali maturę poprawkową, a zdawali idealnie maturę, do niej nie podchodzili, często po prostu drukowano arkusze i tak dalej, to po prostu duże koszta od strony jakby państwa, od strony podatników, natomiast to jest tylko płatność 50 zł, więc to nikogo tak naprawdę nie będzie bolało. No, jak byłoby więcej, to może byłaby motywacja, żeby, wiesz, spiąć 4 litery i się bardziej przyłożyć do tych egzaminów maturalnych. No wiecie, na studiach warunki są dużo droższe, tutaj chodzi o to, żeby ludzie, którzy wiedzą, że nie zdadzą, żeby oni po prostu nie zaznaczali okienka, że będą pisali, no bo nie będą pisali, taka jest prawda. Adaś, bardzo ważna kwestia do poruszenia. Jak to jest w twoim przypadku? Dzisiaj mamy również sądy. Pisemny czy ustny egzamin? Jak to jest u ciebie? Jaki wolisz? Jakie wolę? Szczerze mówiąc, pisemny. Jest czas, żeby się zastanowić, nie i trzeba... I ściągnąć! Tak. A jak człowiek się zestresuje i ma prezentację powiedzieć, no to jest bardzo ciężko. Natomiast w pisemnym można się przez godzinę stresować i jeszcze później dobrze napisać, prawda? I ostatnie pytanie od Jankesa, żeby tradycji stało się zadość. Adam. Ile zarabiasz? Nie. Jaka wada wzroku? Astygmatyzm. No, do widzenia. O, super. Dziękujemy. Nie, ale to sobie radzę bez okularów, ale tak wyglądam troszeczkę mądrze. A ty strasznie ładny chłopak jesteś w ogóle. Masz dziewczynę? Nie. A, super. Pozdrawiam, mamy. Trzymaj się, pa. Najlepszego. Cześć. Adam Drzewicki, matura to bzdura. Ogarnięty chłopiec, bardzo ładnie. Jaki przystojny. Adam, jak ty mnie oglądasz? Weź se.